Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, punkty za pochodzenie, punkty za kolor skóry. Także kiedyś były rasy panów, rasy niewolników. No, teraz są rasy podatników i rasy niepodatników. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No, punkty za pochodzenie, no to była taka, kiedy to się zaczęło? No, w Polsce to zaczęło być popularne w latach 60., dlatego że PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, no to była utopia socjalistyczna. Cała Polska została przesunięta o 300 kilometrów ze wschodu na zachód. No i komuniści stworzyli, jak to wszędzie bywa, kraj ludu pracującego, miast i wsi. No i później się okazało, że ten lud pracujący miast i wsi, robotnicy i chłopi, nie byli tak bardzo reprezentowani na uczelniach, na uniwersytetach, na politechnikach. Duża część, no, emigracja 68 roku, no to też mówią, że wyjechali wykształceni ludzie, no ale to ludzie byli tam wykształceni, no bo pewne grupy miały większe szanse na dostanie się na uniwersytety niż inne grupy. No i dlatego wprowadzono te punkty za pochodzenie. One też za często nie działały, no bo jeżeli taki biedny, no młody człowiek, kobieta, czy chłopak, czy dziewczyna, czy z jakiegoś mniejszego miasteczka, te szkoły podstawowe, szkoły średnie były dosyć słabsze i jeżeli dostawali się na uczelnie czy w większych miastach Polski, no to później sobie tam nie dawali rady, no i to była bardzo duża frustracja. No i jest to samo w Ameryce. W Ameryce przyjmują na najróżniejsze uczelnie te top, ta pierwsza dziesiątka, pierwsza dwudziestka, no a później tam jednak odpływ, czy odrzut, czy rezygnacje są nieprawdopodobnie duże. No to teraz taka najnowsza metoda przyjmowania na uczelnię, no to jest to, żeby nie było egzaminów wstępnych, i zamiast egzaminów wstępnych są inne punkty. W Virginii. Virginia, no to jest tak na południu Ameryki, na wybrzeżu. To był stan niewolników. No, w tym czasie, tam 150-200 lat temu, kiedy było niewolnictwo w Richmond, Virginia, no to pousuwano dużo pomników tych bohaterów armii Konfederacji, czyli tych, którzy walczyli przeciwko siłom, które napadły na nich z północy, no bo na północy, no to byli republikanie, na południu byli demokraci. No dzisiaj mało kto o tym mówi, mało kto wspomina, że partia Clintona, Obamy i Bidena, no to jest partia właścicieli niewolników. Oni w latach 1960 zrobili dopiero taki salto i stanęli na głowie i zorientowali się, że pewne grupy społeczne, te, które kiedyś były ich niewolnikami, no to ich wnukowie po prostu będą zawsze głosować, dopóki będą miały pełną miskę. No i teraz jest do sądów podają nieustannie ci, którzy są nieprzyjmowani. Kto nie jest przyjmowany? No żółci. Żółci najbardziej są wściekli, no bo oni jak przyjeżdżają do Ameryki, to pierwsze co robią, no to najpierw szukają jakiejś roboty, czyli jakiegoś małego sklepu, jakiejś piekarni, jakiejś pralni. Jeżeli mają wykształcenie, no to są lekarzami, inżynierami i tak dalej, i tak dalej. No ale wszystkie te dzieciaki są pchane w sumie na siłę, żeby się uczyły. No ale zaczynają od szkół podstawowych. Wszystkie te miasta, które mają dobre szkoły, no to Chińczycy od lat 30-40, kiedy zaczęli tak przyjeżdżać, oni wykombinowali taki trik. Po prostu
kupują dom jednorodzinny w mieście, gdzie ma bardzo dobre szkoły, no bo tam są wysokie podatki, jak są wysokie podatki, no to i jest czysto na ulicach, jest i policja, jest i szkoła i to wszystko, no bo to wszystko jest bardzo tak lokalne. No na poziomie Stanów tam oni tam też współdziałają, no ale największe to jednak jest poprzez pieniądze lokalne z miasta. No i oni dwie rodziny kupują dom, płacą po pół domu, mieszkają w każda rodzina w połowie domu, no im za bardzo to nie przeszkadzało, przyzwyczajeni są do mieszkania takiego na kupie w Chinach, no ale to, co to daje? No to daje, że uczą się w dobrych szkołach. Polacy bardzo często mieszkają pojedynczo, kupują tańsze domy w biedniejszych dzielnicach, no bardzo często w jakichś takich rejonach, gdzie Polacy mieszkają, no ale to tam z reguły, no to mieszkają kolorowi, murzyni, brązowi, żółci, no jeżeli chcą dać lepsze wykształcenie swoim dzieciom, no to bardzo często na szkołę podstawową, czy nawet do 12 szkołę średnią, no to wybierali szkoły katolickie, płatne szkoły katolickie, to nie były duże sumy, no to jest 3, 4, 5 tysięcy rocznie, no ale to mimo wszystko 3, 4, 5 tysięcy to jest też spora suma. Chińczycy mieszkający w dwie rodziny w bogatym domu nie płacili tych 3, 4, 5 tysięcy rocznie, oni mogli płacić pożyczkę do banku, no miasta nie za bardzo ich ścigały, ale to nie za bardzo jest legalny, no ale wszyscy przymykali oczy. No tak, także to taki tryk, można powiedzieć, narodowościowy, gdzie Polacy nie za bardzo tworzyli spółki. No w Polsce jednak mówią, że wiedziały jaskółki, co tam robiły spółki. No a Chińczycy są tak ambitni i tak działali. W każdym razie w Virginii sędzia ma rozpatrywać kwestie przyjmowania do szkoły średniej, czyli do 12 klasy. Na Harvardzie też Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ma wypowiedzieć się na temat tego, czy żółci byli dyskryminowani, czy nie. No Harvard, no to jest uczelnia na wschodnim wybrzeżu. Jeżeli oglądaliście film taki Love Story, no to właśnie to się dzieje w tym rejonie. No ale w tej Virginii, no to lokalny sędzia ma zabrać głos. No, sytuacja jest taka sama. Azjaci, żółci są wypychani, żeby było więcej miejsca dla czarnych, dla brązowych, no i dla białych, którzy mają mniejsze wyniki, mają słabsze zdolności, mają mniejsze jakieś zasługi, no bo przyjmowanie są nie na podstawie egzaminów. Ten Thomas Jefferson, no to jest szkoła jedna z najlepszych w Stanach Zjednoczonych. W sumie to jest, ona nie jest jedna z najnowszych, ale jest według US News, no to jest numer jeden w Stanach Zjednoczonych. No i do niedawna studenci byli przyjmowani na podstawie wyników z klas 1 do 8, no i były egzaminy wstępne i te egzaminy wstępne zostały zlikwidowane w 2021 roku. Zostało to zlikwidowane, kiedy Rada Szkolna powiedziała, że trzeba wyeliminować ten test. No i biali liberałowie, no i czarni lewacy powiedzieli, że w zasadzie to jest wszystko zrobione w ramach równości, w ramach integrowania, w ramach włączania. Także to takie słowa haki są. Te włączanie, integrowanie i równość, no to jest to, co powoduje, że pewne takie ustanowione
no, historycznie drogi, jak uczniowie mają się dostawać do szkół, zostało to zniszczone. Część ludzi, że no, ci wszyscy lewacy, no to mówią, że to nie o to chodzi, żeby zlikwidować wyniki, zdolności i zasługi, tylko chodzi o to, że po prostu trzeba patrzeć się na sytuację z Black Lives Matter, na sytuację, że super, super postępowe, socjalistyczne rady są w tych szkołach, no bo to są najróżniejsze te rady szkolne rodziców. No i to pokazuje, że po prostu wszystko jest wykolejone. Tam w sądzie pokazują najróżniejsze teksty, e-maile i tak dalej, i tak dalej. No ale między tymi tekstami, no to w sumie oni się przyznają, że o to chodzi, żeby wykopać Chińczyków z tej szkoły, że jest ich za dużo. Także to są antyazjatyckie takie uczucia, no ale fakt jest faktem, że Azjaci w wielu tych miastach, w niektórych miastach, no to już w zasadzie wykupili. Dużo jest takich miast, gdzie do tej pory były historycznie białe, no to zostały opanowane przez żółtych, no ale pośrednio właśnie, no bo ta ekonomia tych kupowania domów przez dwie rodziny spowodowała, że normalna taka amerykańska pracująca rodzina, no nie, są milionerzy, są w niektórych tych miastach są lekarze, inżynierowie biali i żółci, no ale w tych bogatych miastach, w biedniejszych terenach, no to właśnie tak to się działo. W tej szkole Thomas Jefferson, rada rodzicielska, no to tam właśnie między innymi jednym z tych rodziców, no to był czarny wojskowy, to on był żołnierzem, był absolwentem Akademii Marynarki Wojennej, no i był w amerykańskim wywiadzie, no ale zrezygnował, tam jego dwoje dzieci było i on powiedział, że w zasadzie no to nie powinno być tak, żeby studenci byli przyjmowani bez egzaminu, tylko ze względu na kolor skóry. No to jest trochę też właśnie, no on widać się dostał, on jakoś zasłużył, no i on się trochę tego wstydzi, że tam po prostu innych czarnych wpychają i później im wypominają, że są na pewnych stanowiskach i nie potrafią, nie wiedzą, co robią. No widać to w Ameryce, jak się popatrzy na wszystkich tych prokuratorów komunistycznych, no to Detroit, Chicago, Filadelfia, to wszyscy ci prokuratorzy i prokuratorki lewacy, no to oni właśnie doprowadzili do tego, że nie aresztują, nie ścigają przestępców, no bo to wszystko jest tłumaczone, trzeba zapłacić za niewolnictwo. No bzdury, tak, tego rodzaju bzdury, no ale to ci prokuratorzy dostawali się na uczelnie przypuszczalnie za punkty pochodzenia. No i teraz cała Ameryka wygląda właśnie tak, jak wygląda. Oni mają tak wykrzywione spojrzenie na świat, niezrozumienie tego świata. Mają nasyceni są tym komunizmem jakimś utopijnym, że no Ameryka nie upadnie, Ameryka się otrząśnie i powstanie, no ale są to jednak tego rodzaju efekty. No jak oni się tam nagadywali, co zrobić, no to zastanawiali się, ile punktów dać za pochodzenie. No i tam właśnie dokładali, że za doświadczenie życiowe, także jeżeli studenci byli biedniejsi, dostawali
jakieś takie stanowe, czy państwowe, czy szkolne śniadania, czy lunche, czy mieszkali w biedniejszych rodzinach, czy w rodzinach, gdzie nie rozmawiali po angielsku, czy bez ojca, tego rodzaju rzeczy, no to oni tam proponowali nawet do 200 punktów. No te 200 punktów, no to jest około 10-15% całej tej liczby wymaganej na przyjęcie. Także no to można przesunąć. To można przesunąć, no i żółci i biali się denerwują. No brązowi też pośrednio się na to denerwują. Wszyscy mówią, że to wszystko powinno być rasowo neutralne. No, powinno być rasowo neutralne. No, Martin Luther King, no to w latach 60. się to mówił, że najważniejsze jest, co jest w środku człowieka, a nie jaki jest kolor jego skóry. No, ale to wszystko zostało postawione na głowie. W Baltimore, no to też to jest miejsce, gdzie tam jest bardzo dużo lewaków czarnych i no to major miasta, pomimo, że było referendum 2 lata temu, no to powiedział, że będą jednak tam punkty za pochodzenie przy przyjmowaniu do pracy i prowadzeniu całego tego biznesu. No i teraz pytanie do tych dwóch sądów, Sądu Najwyższego i tego lokalnego w Virginii jest, czy w sumie to, kiedy konstytucja była tworzona, kiedy konstytucja mówiła o równości, czy to mieli na myśli, tak? No, jest to dziwaczne, jest to wszystko postawione na głowie. No, wyniki tego działania lewackiego od 40-50 lat mamy na wszyscy widzą, co się dzieje. No, zmieni to się w wyborach międzyprezydenckich 2022, zmieni się wszystko w wyborach prezydenckich 2024, no ale trzeba patrzeć, kto i jak doprowadził właśnie do takiej sytuacji, jaka jest. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Lewactwo doprowadza zawsze do ruiny. Przekaz dla socjalistów. No, widzicie, co się dzieje. Możliwe, że wy, jako biali Polacy, mieliście jakąś taką sytuację, że dzieci innego koloru skóry dostały się na uczelnię, no a ktoś tam naokoło was jednak się nie dostał, tylko dlatego, że miał lepszy kolor skóry, a nie lepsze wyniki. No i to jest zastanawiające, to jest dziwne, no i to jest w sumie przerażające. Zdrowia dla normalnych.